Izo, jesteśmy w restauracji wietnamskiej pod nazwą Bambus Tłuszczo. Restauracja znajduje się tuż obok dworca PKP i ty oczywiście zostali zaproszone jako gość honorowy do restauracji, abyś mogła dokonać degustacji ich miejscowych tutaj potraw. Mam na uwadze potrawy kuchni wietnamskiej restauracji tak. Bambus. Powiedz, jak tobie ta restauracja podoba się, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o ich ofertę dań z ich karty. No, bardzo ładna restauracja i bardzo dobre jedzenie, bo próbowałam zupkę z pierożkami, była bardzo dobra, to jest taki, te pierożki takie sakiewki, no i sajgonki, które uwielbiam, bardzo, bardzo smaczne jedzenie. W ogóle jest zrobione w takim tajskim, takim egzotycznym... Ja bym powiedział ładnie. Może wietnamskim, to znaczy może częściowo tajskim, ale przede wszystkim wietnamskim. No tak, to jest taki, no właśnie, egzotyczny styl. Bardzo ładna, fajna i bardzo dobre jedzenie. Ja polecam w każdym bądź razie. Herbatka zimowa jest w ogóle wspaniała, w ogóle nawet z różą. No naprawdę bardzo, bardzo dobra. I sajgonki były dobre i ta zupka z tymi pierożkami bardzo mi smakowała. No bardzo smaczna zupa z pierożkami, wątą i sajgonki były bardzo dobre, takie w stylu wietnamskim, egzotycznym, bardzo mi smakowały. A powiedz, dlaczego właśnie lubisz kuchnię taką orientalną, bo oczywiście Wietnam, tak samo jak i Tajlandia, jak i inne właśnie tego typu kraje, to jednak to jest obca kultura dla nas, ale coraz więcej mamy restauracji wietnamskich, tak jak restauracja Bambus przy samym tutaj dworcu PKP, kiedy podróżni mogą przyjść, oczekując na pociąg, przyjść tutaj skosztować poszczególnych potraw i tak samo, kiedy wracają z Warszawy lub z innych miast do Tłuszczu. Czy to jest właśnie ta restauracja jest w dobrej lokalizacji, czy jest dobrze usytuowana tutaj? No, w każdym mieście powinna być restauracja, na pewno. Powinny być restauracje nie tylko w centralnej Polsce, ale również w innych miejscach. Ta restauracja jest bardzo ładna, czyściutka, kwiaty na stołach. Ładne serwetki, no i naprawdę bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre. Ja lubię, bardzo lubię kuchnię egzotyczną i ze względu na to, że jest to kuchnia zdrowa, nie bardzo skomplikowana w sensie nawet gotowania, bo ja sama robię nieraz takie właśnie potrawy i bardzo lubię. No. Czy widzieliście tłustego, że tak powiem, grubego Wietnamczyka? Nie. No dlatego, właśnie, że wszyscy to jedzenie, są szczupli, no. Dlatego, że to jedzenie jest po prostu wspaniałe. A ja bym jeszcze powiedział, przede wszystkim jedzenie z zakresu kuchni wietnamskiej przede wszystkim jest zdrowe, tak jak i za sama na to zwróciłaś uwagę, że tak. Wietnamczycy zazwyczaj wszyscy są szczupli, piękni, przede wszystkim zdrowi i szczupli. Tak, dlatego sama bardzo lubię kuchnię wietnamską, tajską, w ogóle wszelkie egzotyczne. Włoska dla mnie ma za dużo tych tłuszczów różnych. Ja nawet jak byłam we Włoszech, to trochę przytyłam. No, wietnamska kuchnia jest i smaczna, i lekkostrawna, i zdrowa. Wspaniała. Ja nie wiem, jak to Iza, ostatnio tak się dzieje, poprzednio zarówno jak ty i ja odwiedzaliśmy restauracje tajskie, chociażby sieci restauracji Tuk Tuk należącej do Krainy Bryś. Natomiast tym razem właśnie jesteśmy w trakcie po restauracjach wietnamskich pod nazwą chociażby, tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj, Bambus, która to sieć restauracji należy między innymi do pana Przemysława z Kobyłki w tym przypadku, który tutaj nas zaprosił. Powiedz, czy masz jakieś już ulubione danie w tej restauracji? Ulubione? No właśnie pierożki wątą w rosole, w tym właśnie bardzo smaczne. No i sajgonki moje ulubione. Zawsze jem sajgonki. Jak idę do kuchni właśnie takiej egzotycznej, to zawsze biorę sajgonki. Sajgonki są moje ulubione i zupa. Z krewetkami, tylko że oni mają z krewetkami ostrą.
a ja taką osobną nie za bardzo, no więc wzięłam sobie pierożki fontą. To jeszcze proszę tylko swoich fanów, naszych widzów, zachęci do odwiedzania restauracji Bambus w Tłuszczu, jak i zarówno pozostałych restauracji tejże sieci w Zamkach, w Kobylce i w innych miastach oraz dlaczego zachęcasz właśnie swoich widzów. Czekamy. I mieszkańców Warszawy, którzy gdzieś tutaj się gdzieś kręcą. Tak, warto odwiedzić tę restaurację, bo jest naprawdę wspaniała i dania są wyjątkowo duże porcje, bo i porządna ta zupa jest w takim dużym talerzu i te sajgonki też również bardzo, bardzo smaczne. I polecam, przyjeżdżajcie, spróbujcie.